Witajcie, jestem Takim, iż gramy w Hagi Moda, robimy zadanie na czwartej mapie, nowe informacje, a grają dzisiaj ze mną Iki, Zarkar, Master Pablo, X-Drive. Okej, to jedziemy. To, co ciekawe jest na tej czwartej mapie, to jest to, że tutaj przyleci zaraz smok. A tak w ogóle ja pokażę tylko fajniejsze miejsca, gdzie można zdobyć różne ciekawe rzeczy, a Zerker pokaże misję, co tam się dzieje. A Zerker pokaże majtki. O tak, już dawno nie było pocisków po Zerkerze, no cóż. Jak się czujesz, Zerker? Aha. Już! Nie mam. Tak. Drake odrobinę nie ogarnia, jak zwykle. A już umarł? No już umarł w butach. Tak czy siak, tutaj mamy smoka cienia, z którego wypada skóra cienia i jest dość dobrym materiałem skórzanym, chyba najlepszym. Chociaż jeszcze tego nie jesteśmy pewni. Czy co? Ja sobie zrobię z niego czapkę. No taką jak ja mam, trochę słabo wygląda. No Drake. Znowu? Dobra, jednego armadillo to przytankuje. Dobra, już go zabijemy. Dobra, i zabijmy jeszcze tego jednego armadillo i chodźmy w stronę tamtych ogrów, które tam się panoszą. I naprawdę miło jest je pozabijać. No. Już widać jednego. Z nich lecą sardonity? Tak, z jednego ogra 4 sardonity, czyli naprawdę, jeśli dajemy radę, jeśli ktoś daje radę zabić ogra, to tutaj można naprawdę się wyfarmić na kasie i ogólnie na najlepszy materiał w grze, no. I koniec. Nie trzeba iść nawet na piątą mapę. A te ogry wcale nie są silniejsze od tych z demonitu. Ładnie, tylko że dwa strzały, Pablo. Po 151. No niestety. Ale nie wiadomo, ale chyba nie ma lepszego materiału na pałkę niż ten amulet, nie? Może coś będzie. Wiadomo jest. Kurde, raczej nie ma. Tak, jeszcze piątej mapy nie mamy ogarniętej. No drugiej też nie mamy ogarniętej, ale to już się niedługo zmieni. Uwaga, bo ale biegnie to. Już ogarniemy spokojnie, już jesteśmy dobrzy, że jesteśmy ogarnięte. Nie no, wiesz, tam jest już ten cmentarz, a nie wiadomo, czy ogarniemy to, no. Misję, czy w ogóle damy radę zrobić jakoś, mimo że jest, że jesteśmy już wyekspieni. Nie, powinno mi się wydawać, że już powinniśmy sobie dać. Dobra, zobaczymy jak pójdziemy na drugą mapę, to zobaczymy. Tak czy siak, póki co zabijamy tego trzeciego ogra. Jeżeli tylko nie zlamimy do tego obozu Kadagan, to zdążymy na czas i może nam się nawet udać. No. Tylko kurde, boję się o nekromantę właśnie. No dokładnie, dokładnie. No tak czy siak, ta druga mapa, to mamy straszną traumę z nią. No nic, tak czy siak, to byłoby tyle, jeśli chodzi o tą część mapy. Jeszcze tutaj pokażę jedno fajne miejsce. Dobra, teraz tutaj po drugiej stronie tej rzeki są jeszcze kolejne ogry, które można zabić, a teleportujemy się tam. Bo kupiliśmy sobie takie fajne diamentowe pierścienie z teleportacją. No ale ja mam diamentowy, czyli najlepszy. A wy macie za pół ceny. Teleportujcie się na drugą stronę. Nie, właśnie diamentowy jest najsłabszy. Aha. No nie. Teleportujcie się na drugą stronę, a nie gadajcie. I teraz ja z drobnym opóźnieniem tam dotrę. Wyjść tak dotrę z drobnym opóźnieniem. Tak, ale ciekawe, czy jakbyśmy mieli przyspieszenie, czy to rzucałoby się szybciej. Może też. No miałbym taką nadzieję. Czemu ja teleportowałem się pierwszy, a Miki w ogóle? Nie wiem. Tak, czyli jeśli będziemy mieć przyspieszenie, to wtedy szybciej się tepniemy. Ej! Miejsce klikłem. O lol, nie wiem czemu, ale ja się nie mogę ruszyć. No bo po teleportacji zawsze jest 20 sekund przestoju. Spowolnij go. Miki, ale rzućcie jeszcze raz tą teleportację, przecież wystarczy ci. Ale mi się zużyła wtedy. Ale co ci się zużyła? A czemu? Co on robi? Bo ja się zastanawiam, Miki, co ty odwalasz za fuszera. Jak klikam do teleportacji, to idzie na noga. Oj, Miki, ty masz problemy jakieś. Masz ze sobą problemy. O mgusku. Dobra.
dobra rada, idź do specjalisty. Mhm, dobra, Pabluszku, idź tam dalej na kolejne... Pabluszku, ty niestety nie wiesz, bo te. Będzie weterynarzem. O, o, i tutaj jeszcze jest jeden smokozord. On się bije z kimś, czy nie? Wydawało mi się. Ile jest na tej mapie smoków? 2 czy 3? Chyba 3. Ale gdzie jest ten jeszcze jeden? Wow, ładnie, 1110 krytyczne. Jeden chyba jest jeszcze w środku tej wyspy. Tak no całkiem, wydaje. Całkiem możliwe. No ale tego to już chyba raczej nie pokażemy, no bo... Nie to zwykły smok, nie? Tak. Jakby to było jeszcze lepsze, no to możliwe. No to tak. Dobra, smoczek już leży. Idziemy ubić ogruszku. Tak, ten mój sztylet bardzo jest wykokszony. Nawet powiedziałbym, że aż zbytnio. Widzieliście? Co się stało? Dwa razy walnąłem kryta po 210. No, całkiem przydatne to było, no nie powiem. Uważajcie, Miki, spróbuj ściągnąć tam tego zająca, który tam gania, albo nawet dwa zające. Czekaj, kondychy nie mam. Nie po to masz te czary kupione za grube 1000 zł. 1000 zł, nie wiem za ile te czary kupuję. No ja wiem, ty zasrany zdrajco, marnotrawniku. Nie bój się, jak ktoś to spawnuje. Gratulujemy, Miki. To myślę, to... że dobrym pomysłem będzie się wyloguj... Albo spróbuj uciekać, może to jest kwasowy. Albo dobra, wyloguj się, albo zabij go z miecza. Dobra, zabij go z miecza, najwyżej mi spawnuj się. No. No, tak jakby... Chyba zdech. No, chyba zdech. A czy ty zdechniesz? Tak. To popuść lekko. Pauza. Dobra. Loguj się, Miki, szybko. Dobra, zdążył. Okej. Okay. Ja, no to myślę, że to tyle, jeśli chodzi... Nie, bo kulkę Morganu za marne grosze, to akurat ona jest słaba, jak mnie zobaczą. Że co? No, ty nawet nie trafiłeś w niego. No bo on mnie zobaczył zanim ja tam podszedłem. No rozumiem. I tak czy siak, tutaj również są króliki, nic ciekawego. Na tej jeszcze bardziej po lewej stronie tej mapy, no nie? Tak. No więc to tyle jeśli chodzi o tą mapę i zobaczymy się w drugiej albo w piątej. Na razie.